Witajcie, 82 odcinek Niskiego Pressingu. Kochani, przedwczoraj nasze serca zapłakały na wieść o śmierci Diego Armando Maradony. Dziś nasze humory znacznie się poprawiły, a to za sprawą zwycięstwa Miedzi Legnica z Odrą Opole 4-2. Drugie z rzędu zwycięstwo drużyny trenera Jarosława Skrobacza. Bardzo się z tego faktu cieszymy i dzisiaj razem z Maćkiem Matwiejem. Maćku, witam Cię serdecznie. Dzień dobry, cześć Pawle, witam Państwa. Mam nadzieję, że również słyszycie i dobrze mnie, i Maćka, i nas widzicie. Kochani, troszkę nas nie było dłużej niż myśleliśmy, ale już tak jak Wam mówiliśmy, że będziemy się starać regularnie wrzucać te odcinki, ale różnie to z nimi bywa. Ale dzisiaj jesteśmy tak spontanicznie, tuż po zwycięstwie Miedzi z Odrą Opole. Na gorąco chcieliśmy z Maćkiem podzielić się z Wami naszymi uwagami. W drugiej części programu postaramy się odnieść do wywiadu, jaki właściciel Miedzi Legnica, pan Andrzej Dedeo, udzielił klubowej telewizji, konkretnie w programie Strefa Miedzi. Mamy kilka swoich przemyśleń na temat tego wywiadu. To w drugiej części, a teraz tak na szybko, Miedź Legnica, Odra Opole 4-2, Maćku, jakąś taką, widzę, minę masz, jakby to Odra Opole wygrała. Co, jak ty oceniasz ten mecz? O, już jest lepiej zdecydowanie, Maćku. Absolutnie nie. Oczywiście, że tutaj, Maćku, jak ty oceniasz ten mecz? Chyba cieszy drugie zwycięstwo Miedzianki z rzędu, bo to pierwszy raz taka pasa, że już tak powiem. Bo tak. O ile mnie pamięć nie myli, to chyba nie wygraliśmy dwa razy z rzędu. Zwycięstwo bardzo, bardzo mnie cieszy. Chciałoby się powiedzieć, że mecz bardzo dobry, ale nie powiem tak. Powiem, że to był mecz dobry. Dlaczego? No dlatego, że nie ustrzegliśmy się błędów w obronie i to takich błędów, które no, nie powinny nam się przytrafiać. Dlatego powiem, że to był bardzo, że to był dobry mecz. Cieszy mnie zwycięstwo. Cieszy mnie, Pawle, również to, że to jest kolejny mecz, w którym strzelamy bramki. Przypomnij sobie trzy ostatnie mecze, łącznie 8 goli. To jest naprawdę bardzo dobra forma naszych napastników. Jesteśmy skuteczni, to jest bardzo ważne. Jeżeli dojdzie do tego ten element spokoju, element pewności siebie w obronie, to myślę, że naprawdę włączymy się o walkę do ekstraklasy. Ja przypominam kibicom, że ja nigdy nie zwątpiłem w tę walkę z pierwszego i drugiego miejsca. Możecie się śmiać, szanowni widzowie, ale ja wierzę w myśl trenerską trenera Skrobacza i jestem nadal optymistą. No tak, wróćmy do naszej rozmowy sprzed kilku tygodni. Przypominamy, Maciek wciąż wierzy w awans bezpośredni, ja troszkę mniej, ja wierzę w to, że mieć załapie się na te miejsca 3-6 i powalczyć skutecznie w tych barażach, także tu się różnimy, na końcu sezonu spotkamy się i się rozliczymy i zobaczymy, kto będzie oczywiście, musiał. Oczywiście, ale jeszcze jedna słowa, Pawle, jeżeli pozwolisz, o samym meczu, no naprawdę cieszy ta gra w ataku, w pomocy, bo kreowaliśmy sobie te sytuacje, wykorzystywaliśmy je, to jest bardzo ważne. I myślę, że to jest taki no, prognostyk do budowania tej drużyny. Wszyscy mówimy o tym, że ta drużyna jest młoda, że ta drużyna ma potencjał, więc ja widzę tę przyszłość naprawdę w takich bardzo pozytywnych kolorach. Dopiszę się, dostroję się do tej atmosfery optymizmu. Cieszmy się, kochani, wygraliśmy 4-2. Ja no już może spuśćmy zasłonę milczenia nie pastwmy się nad postawą w defensywie naszej drużyny, ponieważ no rzeczywiście to w obronie mamy ogromny problem. Kto dzisiaj oglądał mecz z Odrą Opole, no to widział, no pierwsza bramka, no dobrze, indywidualny błąd Pleśnierowicza, popisał się nasz młody obrońca asystą. Zdarza się, to młody jeszcze piłkarz może kiedyś taki błąd trzeba popełnić, na szczęście bez konsekwencji, tak? Tak. Bo mecz wygrany, no druga bramka, obrona rzeczywiście też zaspała. No mnie także, właśnie ta druga także, bramka mnie bardziej martwi, bo strasznie... Tak, bo to pierwsze to było, to się no zdarza. Natomiast, no tak, fakt, to w defensywie tutaj mamy poważny problem, to dużo pracy trenerem Skrobaczem, jeżeli chodzi o grę do przodu, to nie będę się powtarzał, bo zgadzam się z wszystkim, co Maćku powiedziałeś. Ja tylko przypomnę Tobie i naszym widzom, co powiedział trener, co mówi trener Jarosław Skrobacz przed sezonem. Zarówno w niskim pressingu, jak i też w innych wywiadach udzielanych innym redakcjom. Mówi, że trener Skrobacz zawsze mówi, że woli wygrać 3-2, 4-3 niż 1-0. Tak, to prawda. A jak zremisować, to woli 3-3 niż 0-0. Gra dla kibiców to ma być gra widowiskowa. No i rzeczywiście, zwróć uwagę, 2-3 z Terbolikom, 3-2 z Odrą Opole.
raz się uda, raz nie, ale jest to gra na tak, gra do przodu. No jest, tak. Kiedy uda się wyrugować te błędy w defensywie, koszmarne błędy w defensywie, to uważam, że będzie dobrze i także naprawdę trzeba optymistycznie spoglądać w przyszłość. Co jeszcze? Maćku, co warto odnotować? Ósma bramka Kamila Zapalnika w tym sezonie. Też tu odwołam się do... Kamil był gościem niskiego pressingu i przypomnę, że opowiadał, jak w Górniku Zabrze no, przegrał rywalizację z Igorem Anchulą. Musiał, z niebyle kim, tak? Z niebyle kim musiał grać na skrzydle. Trener Brosz stawił na Hiszpana na dziewiątkę i męczył się na tym skrzydle miłosiernie. U trenera Jarosława Skrobacza Kamil Zapalnik ma pewne miejsce na dziewiątce, na szpicy. Kredyt spłaca regularnie, bo praktycznie co mecz to już jest 8 bramek. Jestem bardzo tutaj, no, bardzo na plus ten zawodnik. Pełna zgoda, zgadzam się. Kogo jeszcze, Maćku, byś wyróżnił dzisiaj? Wyróżniłbym i chcę właśnie o tym powiedzieć Szymona Matuszka i Adriana Pużyckiego. Zobacz, że to jest któryś mecz z kolei, gdzie tych dwóch defensywnych, tak to nazwijmy, obrońców gra obok siebie. Pomocników. Pomocników defensywnych. Ta jakość środka pola zdecydowanie jako zespół zdecydowanie na tym korzystamy. To jest bardzo fajne rozwiązanie, bardzo mi się podoba, bo jak sobie przypomnisz te wcześniejsze kolejki, no to nie było miejsca dla tych dwóch zawodników. Często Adrian wchodził za Szymona. Trener Skropacz znalazł miejsce dla tych dwóch pomocników i myślę, że z korzyścią dla właśnie jakości, z korzyścią dla organizacji gry, z korzyścią po prostu dla drużyny. Takie jest moje zdanie. To takie ciekawe rozwiązanie, trener Skropacz, bo zwróć uwagę, że w środku pola mamy trzech nominalnych defensywnych piłkarzy. Tak. Bo poza wspomnianym przez ciebie Matuszkiem i Pużyckim jest jeszcze Damian Trąd. Tak, także oczywiście. Ten rdzeń, ten środek to jest mentalnie, no i generalnie, umówmy się, defensywni pomocnicy. To jest taka trójka defensywnych pomocników. Ja rozumiem, że w zamierzeniu trenera Skrobacza, przepraszam cię Maćku, to ma równoważyć tych bardzo ofensywnie grających skrzydłowych. Także tak to wygląda, także to tak wygląda 4-3-3, gdy nasza drużyna atakuje, to jest ewidentnie 4-3-3 i ta trójka zabezpiecza. Tak. Tą trójkę ofensywną. Ciekawe rozwiązanie, sprawdza się to na razie. Ale zgodzisz się, że przy Adrianie Pużyckim Szymon Matuszek gra troszeczkę wyżej. On sobie pozwala na włączanie się do tych akcji ofensywnych i jest tak naprawdę bardziej produktywny. Drużyna ma zdecydowanie większą korzyść z Szymona Matuszka i to mi się bardzo podoba. Dokładnie tak. Szymon Matuszek to jest piłkarz, którego zawsze byłem fanem. Już przez niektórych kibiców zauważyłem, że dosyć krytykowany na forach, ale to, żeby być krytykowanym przez kibiców, to nie trzeba się za bardzo starać. Natomiast no, ja zawsze będę bronił Szymona Matuszka, to wyrósł tam na prawdziwego kapitana. Śmiem twierdzić, że on jest ojcem dzisiejszego zwycięstwa. Błysnął naprawdę tutaj z przytomnością przy tym rzucie karnym. To był decydujący moment tego meczu. Jak już jesteśmy przy golach, odnotujmy pierwszą bramkę Dawida Panki w Barwach Miedzi. Świetne uderzenie. Co prawda w tej mgle trudno było na początku dojrzeć, kto to strzelił, ale świetne uderzenie Dawida Panki. Cieszę się, że ten młody chłopak strzelił w końcu swoją pierwszą bramkę na Miedzi. To co, czekamy na mecz z OKS-a Łódź i on już za kilka dni. Nie będzie łatwo, bo bodajże we wtorek już mecz z OKS-em, kolejka w środku tygodnia. Ale na razie to cieszmy się, mamy fajny weekend, cieszmy się ze zwycięstwa Miedzi. Maćku, to tyle, coś jeszcze chciałeś dodać o meczu? Nie, myślę, że nie, wyczerpaliśmy temat. Cieszy to zwycięstwo, powtórzmy. Jedziemy dalej. Jedziemy dalej, oczywiście. Jedziemy dalej. Tak jak Wam obiecałem, chcieliśmy się tutaj z Maćkiem też odnieść do wywiadu, który obejrzeliśmy w programie Strefa Miedzi w klubowej telewizji Miedzi Legnica. Gościem był Andrzej Dedeo. Wiem, że ten wywiad mocno komentowany jest w social mediach. My też w związku z tym chcieliśmy się do niego odnieść. I tak jak zanim włączyliśmy kamerkę, z Maćkiem rozmawiali, dyskutowaliśmy na temat tego wywiadu. Na pewno bardzo ciekawy, polecamy przede wszystkim. Obejrzyjcie pół godziny ciekawej rozmowy z właścicielem klubu. Zawsze wywiady z Andrzejem Dedeo są ciekawe i coś można się dowiedzieć. My z Maćkiem tak na dwie części podzieliliśmy go. Tak. Maćku. Pierwsza połowa wywiadu się podobała. W pierwszej połowie prezes mówił bardzo konkretnie i bardzo rzeczowo. I bardzo się nam to podobało. Praktycznie słowa prezesa Andrzeja Dedeo pokrywały się z tym, co my mówiliśmy w odcinku podsumowującym tak naprawdę 10 kolejek. I pełna zgoda z panem Andrzejem, bo my mamy bardzo podobną wizję i bardzo podobny
podobne patrzenie na zmiany i dokonywane ruchy przez trenera Skrobacza. Czyli rozumiem to, co mówił prezes o odmładzaniu zespołu, tak, spuszczeniu zespołu, o tej wizji na przyszłość, że ten sezon to na spokojnie. Przypomnijmy, że prezes DDO stwierdził, że on nie ma hasła, że musimy awansować, ale wcale nie spodziewamy, że odpuszczamy walkę o baraże, że on to widzi jak najbardziej, że walczymy o udział przynajmniej w barażach, także natomiast nie ma jakiejś takiej wielkiej napinki. Tak, no i warto dodać, że prezes DDO bardzo mocno wsparł trenera Skrobacza, bo tak, nie ma, mocne wsparcie dostał. Tak, trener. Nie ma tutaj mowy o zwolnieniu trenera Skrobacza. Oczywiście bardzo szczerze powiedział, że trener również popełnia błędy i Mieć nie gra dobrze, nie gra na miarę oczekiwań i prezesa, i kibiców. To bardzo fajny sygnał, bardzo szczery. Bez zaciemniania. Ale jednocześnie powiedział, że jest czas, spokojnie. Czas. Ale jednocześnie docenił tę pracę, tak, docenił tak, wprowadzanie tak, tych młodych zawodników i to też mi się bardzo podobało. No i prezes, i pan Andrzej DDO przede wszystkim zapowiedział kontynuację takiej polityki, że Mieć tak będzie, skończyło się. Mi się w całym wywiadzie najbardziej podobało mi się to, co powiedział Andrzej DDO, że były takie sezony, że po tylu kolejkach mieliśmy też takie samo miejsce tam, 8., 9., 10., tyle, że było to, kosztowało to znacznie drożej. No i ze starszą drużyną. I ze starszą drużyną, bo byli zawodnicy średnio wieku, było powyżej 30 lat, wiadomo, znane nazwiska, które miały wysokie kontrakty, natomiast teraz mamy bardzo młody zespół, najmłodszy w historii tej historii Miedzi, Andrzeja Dadeły oczywiście. Tak, tak. Zaraz będzie 10 lat ta epoka, w przyszłym roku będzie rocznica, 10. rocznica objęcia, przejęcia klubu przez Andrzeja Dadełę. I teraz po prostu mamy podobne miejsca, a dużo za niższymi nakładami i młodą perspektywiczną drużyną, która jest, będzie wciąż odmładzana. I to mi się, to znajmniej się bardzo podobało. Andrzej Dedeo zapowiedział taką kontynuowanie takiej polityki i my się pod tym podpisujemy i się zgadzamy. Dużo fajnych rzeczy pan Andrzej Dedeo w tym programie powiedział, także posłuchajcie. Natomiast może tak, im dłużej ten program, ten wywiad trwał, tym gorzej właściciel Miedzi wypadał, ponieważ w drugiej części jakby tej rozmowy Andrzej Dedeo zaczął mówić o akademii, no generalnie o akademii, o szkoleniu młodzieży w Miedzi, o infrastrukturze i generalnie no w naszej ocenie no tutaj pan Andrzej Dedeo znacznie słabiej już wypadł, no generalnie no trudno było mu tutaj brylować, ponieważ tutaj sporo kamyczków do ogródka można wrzucić. No, kilka niezrozumiałych wręcz twierdzeń właściciela klubu. Bardzo ciekawy fragment, Maćku, nie wiem, jak ty to oceniasz, jest na temat drugiej drużyny. To właściciel klubu wytłumaczył, że skąd tylu tych obcokrajowców w drugiej drużynie Miedzi. I ja sobie wynotowałem, że ta filozofia jest taka, że druga drużyna Miedzi ma się składać właśnie z młodych piłkarzy ściąganych z zagranicy. Z młodych zawodników ściąganych, jakby pozyskiwanych z Polski, przynajmniej jak tak to zrozumiałem, oraz wychowanków. Tak. I służyć ma to, i teraz cytuję, poprawie procesu treningowego, że ci młodzi piłkarze nasi trenują, no nie wiem, z Dawidem Panką, czy tam z Edgarem Fernandezem, wychowankiem Barcelony, kilkoma tam piłkarzami rodem z Belgii czy Holandii, i to jakby ma pomóc w podnoszeniu ich kwalifikacji, no jak mówię, poprawa procesu treningowego. Ci cudzoziemcy uratowali ponoć nam trzecią ligę w poprzednim sezonie. Może tak, no nie wiem, może uratowali, ale no nie wiem, bardzo ciekawa, oryginalna koncepcja posiadania, prowadzenia rezerw, trzecioligowych rezerw, nie wiem. Dla mnie trochę kuriozalna jakby doktryna, no ale tobie, Maćku, podobało się to? Nie, wiesz co, Pawle, ja też uważam, że uważam. No, dla mnie też nie do końca jest to zrozumiałe. Staram się tłumaczyć trenera Andrzeja Dodeło i tę politykę, którą wdrażają z dyrektorem Ubychem, że to wszystko jest jakby spowodowane trudną sytuacją wynikającą z tego zamieszania spowodowanego koronawirusem, że ci zawodnicy z drugiego zespołu nie mogą przejść w naturalny sposób do pierwszego i stąd się biorą te problemy, stąd musieliśmy zasilać tymi powiedzmy zawodnikami gdzieś tam z zachodu, ale ta myśl nie jest do końca dla mnie zrozumiała. Trener Robaszek wcześniej kiedyś w naszej rozmowie mówił, że musimy stawiać na tę młodzież naszą polską z akademii, to ona ma zasilać w naturalny sposób pierwszą drużynę. Zaraz, coś tu się nie zgadza z tym, co mówi pan Tadeo, więc no to się rozbieżności. Czy powiem,
Mogę, Maćku, już? Tak, jak no, najbardziej. Dla mnie to się tutaj nic nie zgadza. No, dla mnie, jeżeli po to jest akademia, żeby szkolić, a jeżeli widocznie akademia nadal nie szkoli, bo ten... No słabo szkoli, nawet prezes to powiedział, że szkolimy gorzej niż podczas... Kilkukrotnie w tym wywiadzie padło twierdzenie, że jest zadowolony z poziomu jakości, z poziomu szkolenia. No widocznie, no nie, panie Andrzeju, nie zgadza się. Ten poziom szkolenia jest słaby, ponieważ akademia nie produkuje piłkarzy, nawet takich, którzy poradzą sobie w trzeciej lidze. Bo skoro trzeba ściągać młodych Holendrów, Belgów, Hiszpanów do trzecioligowych rezerw, żeby poprawić proces treningowy, no to sorry, no coś tu się nie zgadza, kompletnie to jakaś aberracja jest, no sorry. No nas to nie przekonuje w każdym razie. No nas to nie przekonuje, oczywiście, dobrze, pracownicy będzie zaraz zarzutą, że koleś z niskiego pressingu się nie znają na piłce nożem. No i właśnie tak, już parę razy się to słyszeliśmy. Jakoś żyjemy i sobie z tym radzimy. Po nocach śpimy spokojnie, Maćku, nie wiem jak ty, ale ja na pewno. Doskonale. Rano żona nie może mnie dobudzić do pracy, także spokojnie. Ale to jest jakaś kompletna dla mnie bzdura. No to ja nie wiem, no ja myślę, że... Druga drużyna służy czemuś innemu, to jeżeli nasze młodzieży nie stać na, sportowo na trzeciej lidze, trudno, grajmy w czwartej lidze w takim razie, ale dla mnie, nie tędy droga, to jest po prostu, także ta akademia, ten temat już, jak Maćku, kilka razy poruszaliśmy w naszym programie, akademia jest wciąż problemem, zresztą Andrzej Dudo bardzo niekonsekwentny był podczas tego wywiadu, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, na koniec wypowiedział bardzo ważne zdanie, z którym się akurat zgadzam, tyle że troszkę sam sobie trochę zaprzeczył, ponieważ powiedział, że on nawiązał do tego, do tej przewagi finansowej Zagłębia Lubin, Śląska Wrocław dużo o Zagłębie Lubin mówił, że to jest 4 razy mają większy budżet, że Zagłębie Lubin wydaje na akademię tyle co na cały klub. Okej, zgadza się, oczywiście to jest, Zagłębie Lubin to jest poziom naprawdę już level, Lech Poznań, Zagłębie, Legia Warszawa, nie mamy się z kim równać, nie będziemy się powtarzać, bo to jest, wszyscy o tym wiemy, to są już truizmy, natomiast powiedział Andrzej Dedeo, że Akademia Piłkarska, Akademia Miedzi będzie funkcjonowała na takim poziomie, którego zadowala wysokim poziomie za 9-10 lat, nie wiem, czy ty wyłapałeś. Tak. Powiedział coś takiego, za 9-10 lat, wtedy już będzie ten balon, o którym wspomniał, to też ciekawa nowość, wszystkie inwestycje, no nie wiem, ja bym polecał przede wszystkim stabilizację kadry szkoleniowej, o której też napomknął Andrzej Dedeo o tym, bo ta kadra szkoleniowa, kadra trenerska w Akademii zmienia się co chwila generalnie, tam są wiatry, wieją, miotły, dyrektorzy się zmieniają, trenerzy, także generalnie musimy kiedyś wrócić do tej Akademii i do tematu Akademii, na ale pewno teraz w związku z koronawirusem no, mamy no, naprawdę utrudnienie, jeżeli chodzi o dostęp fizyczny, kontakt z odpowiednimi ludźmi, na pewno będziemy ten temat jeszcze nie raz poruszać, natomiast no tylko to zdanie, że za 9-10 lat, no tutaj to akurat brzmiało wiarygodnie. Natomiast no, jeżeli chodzi o no, wiele tych rzeczy, no to po prostu no, z całym szacunkiem do właściciela Miedzi, no nie zgadzamy się z nim, tak, że nie wygląda to tak fajnie. Skoro jest tak fajnie, to dlaczego jest tak źle? Ja jeszcze tego dodam, że warto pamiętać, że ani jedna drużyna Miedzi, nie, przepraszam, poza tylko tramkarze Miedzi grają w centralnej lidze w ogólnopolskiej, pozostałe kluby na poziomie juniora młodszego i juniora starszego nie grają w lidze centralnej. Ja uważam, że to jest jednak porażka naszego klubu i nad tym trzeba pracować. Tych porażek Akademii jest zdecydowanie więcej. Paweł, nie powiedziałeś tutaj. Drugi temat. Chciał też o tym nie mówił. Ty nawiązałeś do tego braku stabilizacji wśród kadry trenerskiej. Ja powiem wprost, to co boli tak naprawdę to obserwując tę Akademię od początku, to, że jest coraz mniej dzieci, coraz mniej młodzieży z naszego miasta. Pamiętam spotkania z prezydentem Krzakowskim, który mówił, że ta Akademia ma być właśnie dla dzieci z tego regionu, nie tylko z Legnicy, ale z regionu. Jak sobie popatrzymy przez kolejne lata, tych dzieci jest coraz mniej. Dlaczego o tym mówię? Bo moje dziecko też grało w Akademii i ten, chociaż po którymś tam roku przestało grać, to ci chłopcy dalej kontynuowali, to był rocznik 2005. Jak teraz sobie sięgniemy do tego rocznika i ktoś sobie przeanalizuje, tam już nie ma chłopców z Legnicy, więc możemy poprawiać infrastrukturę i poprawiajmy tę mityczną Świerkową, ale bez wprowadzenia tego elementu lokalnego piłkarstwa, to nie będzie tak naprawdę dobra Akademia. I jeżeli nie będziemy wprowadzać tutaj takich Wojtków Górskich, takich Mateuszów, Bartczaków, to ja nie wróżę tej Akademii. Nikt mnie nie przekona, że tak wygląda teraz skomercjalizowana
myśl szkoleniowa, że tak to wygląda, że ściągamy najlepszych z całego regionu, z całej Polski. Powodzenia życzę. Mnie to nie przekonuje tak naprawdę. No ja powiem więcej. Ja myślę, że jest wręcz proces odwrotny, bo ci dobrzy trenerzy, najlepsi, no to raczej bardziej już ich tutaj nie ma. Pawle, to nie będziemy się rozwodzić, bo tutaj miałem na myśli... Ale jeszcze jedna ważna rzecz. Ustosunkujesz się do odejścia Rafała Adamskiego? Bo to jest bardzo ważny element tej wczorajszej wypowiedzi. No tak. Znaczy, od razu sprostujmy, bo prezes Dadeo wspomniał w wywiadzie, że zresztą to był cytowany w social mediach, że Adamski odchodzi do Zagłębia Lubin. Tymczasem to nie Zagłębie Lubin, pan prezes się pomylił, chodzi o Zagłębie Sosnowiec. W przerwie zimowej ma trafić do Zagłębia Sosnowiec. Jeszcze nie wiadomo, czy na wypożyczenie, czy transfer definitywny. Ważna korekta. Ja rozmawiałem z jego menedżerem. Powodem odejścia jest to, że został skreślony przez trener w akademii, no i też trenera Skrobacza. Trener Skrobacz nie widzi w tym chłopaku potencjału. Pawle, i ten chłopak odchodzi. Wejdę ci teraz słowo i teraz zobacz, jak wygląda całkiem inna strona medalu, bo wczoraj prezes wysłał komunikat, że Adamski razem z menedżerem podjęli decyzję, że przenoszą się do... Padło Zagłębie Lubin, tak? Więc... A nie mogę sobie podjąć decyzji, ponieważ Adamski jest związany kontraktem z Miedzią. Okej, okay, ale odchodzą, tak? I teraz musi się mi za to zgodzić. Dzisiaj się dowiadujemy, że tak naprawdę trener go skreślił. Skreślił, tak. Rafał, ja się nie wierzę, że chce odejść, bo on chce grać tak naprawdę. Chce grać, tak. No bo to jest chyba naturalna kolej rzeczy. Ja przypomnę, to jest chłopak, ciekawy chłopak, który ma bardzo podobne parametry do Białka, obecnie piłkarza już Wolfsburga. Co ciekawe, nawet urodzili się tam, tydzień różnicy między nimi jest, ale w centymetrach i w tych innych rzeczach się wszystko zgadza. No nie wiem, no może... No oby odpalił, życzę Rafałowi jak najlepiej. Mam nadzieję, że to będzie bardzo dobry krok w rozwoju. Dokładnie, życzymy chłopakowi jak najlepiej, jak ma lepiej nie grać w Wiedzie, lepiej nie gra gdzie indziej. Natomiast no, wciąż czekamy na wychowanków Miedzi dla piłkarzy wychowanych w Akademii, którzy przybijają się do pierwszego składu i nie mam tutaj na myśli piłkarzy ściągniętych z Holandii, Belgii, czy też Edgara Fernandeza, 21-letniego ofensywnego piłka, wychowanka Barcelony, który w 9 meczach w tym sezonie w trzeciej lidze nie strzelił ani jednej bramki. Może chłopak odpali, wiosną będzie gwiazdą pierwszej ligi i bardzo bym tego chciał, no ale temat rzeka. Na razie to tyle. Maćku, dzięki za tą krótką rozmowę. Wam dziękujemy za uwagę. Na razie to tyle. Odnieśliśmy się do tego wywiadu Andrzeja Dadeły. Polecamy. Kto nie oglądał, to polecamy. No cóż, no, klubowa telewizja, korpo telewizja, korpo wywiad, także no, oczywiście klub ma prawo, właściciel klubu ma prawo mówić to, co chce, tak jak uważa. Natomiast my też mamy prawo się nie z wszystkim zgadzać z panem Andrzejem i właśnie chcieliśmy to wyartykułować, z czym się zgadzamy, z czym nie. Także dużo fajnych rzeczy, dużo rzeczy trochę podkoloryzowanych i trochę, no cóż, obejrzyjcie. Przede wszystkim oglądajcie Miedziankę, bo za kilka dni mecz z OKS-em Łódź i gramy dalej, mimo że grudzień za pasem, trzymamy kciuki. I cóż, bywajcie zdrowi, Maćku, pozdrowionka i was kochani również pozdrawiamy. Miłego weekendu życzymy. Dziękuję, trzymajcie się. Bądźcie zdrowi.